Cześć, siema, z tej strony jest Patryk 1095. Tak możecie zauważyć, jest kolejny odcinek serii Zagramy w Max Payne. Ostatnio skończyliśmy, w sumie tutaj ginęliśmy, tam nie mieliśmy zabić, ale ja już tutaj rozprawiłem się trochę. Się boję strzelić. Fuck, który? Skąd? Co za dzięcio. Teraz będziemy tutaj umierać dosyć często, tak mi się zdaje. Chyba, że zrobię. Tak, ale najpierw... Boom! Tak. Fuck, zdążył mnie zabić. Czy to nie on? Dobra. Szybko tak wejdę. Tak tu zrobię. Okej. Potrzebuję painkillerów. Aha, my weszliśmy od tyłu. Taki dżingiel. I feel like ninja. Chyba od tyłu. Nie. Faktury. Raczej tam nie doskoczę. To jest gorąco. Wolę nie ryzykować. Bez, jakby to od tyłu nawet wyglądało. Okej. Okej. Yes. 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 F5. Co mi to dało? Aha. Może coś tutaj się zmieniło. Ecie. Jak nie tutaj, to już nie wiem gdzie. Co zrobiłem? Ruszać się. Aha. Możliwe, że nastąpiło wtargnięcie. Rozdział trzeci, D6. A. Jestem epicki. Czułem się jak detektyw z filmu Bogart w roli Marlowa albo sama Spade'a, szukającego skła maltyńskiego, aby wyjaśnić wszelkie tajemnice. Nie możecie tego zrobić. Moi ludzie ciągle są w środku. Może wiesz, czemu to nazwano operacja trupów? Chyba już nie żyje.
Jakie miny. Myślę, że już nie żyje. Do dzieła. Uwaga personel. Uruchomiono procedurę samozniszczenie. Nastąpi zniszczenie D6. Natychmiast ewakuowany kompleks. Uruchomiono procedurę samozniszczenia. Aha. Fuck, na nie. Okej. Pod odlewnią był stary wojskowy bunkier. Wojskowy znak na podłodze wydawał się znajomy. Widziałem tysiąc jego odmian. Na ścianach miejskich budynków tyle, że ze strzykawką zamiast miecza. Projekt Walhalia, Walkiria, Walharia. Zaczęło to przypominać szloną teorię spiskową. Okej. Okej. Nie ma nic. Uwaga personel. Uruchomiono procedurę samozniszczenia. Proszę udać się natychmiast do najbliższych wyjść ewakuacyjnych. Okej. Się zaczyna zabawa rozkręcać. O. Okej. Coś niby tu jest. Uwaga personel. Uruchomione procedury samozniszczenia. Proszę udać się natychmiast do najbliższych wyjść ewakuacyjnych. Dobra, nie wiem o jaki pin chodzi. Okej, jeszcze jeden szybki zapis. Odkażanie w toku. 665. Odkażanie zakończone. Kod 665. Okej. To idzie w górę czy w dół? W dół. Nie wiem, czego mam się tu spodziewać. Dzięki. Już myślałem, że tam zginę. Musisz mnie przeprowadzić przez komorę odkażania. Zwariowałeś? Mowy nie ma.
To wszystko zaraz wyleci w powietrze. Albo to zrobisz, albo wrócisz do celi. Wybieraj. Dobrze, dobrze, zrobię to. Zrobię. No, okej. Posłuszny doktorek. Co to był taki dźwięk dziwny? Strzelanie. Okej. Aha. No. I co to jest symulator windy? Niczym w Mass Effect 1. Fuck off. Okej. Ściśle tajne. Projekt Valharia. Armia Stanów Zjednoczonych. Sieć Yggdras. Valharia to według mitologii nordyckiej niebiańskie miejsce, do którego trafi po śmierci największa wojownica, by ucztować i bez końca ćwiczyć się w wojennym rzemiośle, a ich rany cudownym sposobem natomiast się goiły. Walkirie to służki boga Odyna, które zanosiły do Valharii dusze najodważniejszych wikingów. Rok 1091. Celem badań jest stworzenie substancji chemicznej, która ma zwiększyć wytrzymałość i morale piechoty. Rok 1095. Wyniki niezadowalające. Projekt anulowano. Ktoś postanowił kontynuować ten chory eksperyment bez zgody rządu. Nastąpił przeciek informacji na temat projektu. Za wszelką cenę trzeba usunąć ten problem. Przepustka czerwona wydana przez szefa projektu. Test polowy. Podwoić dawkę wszystkim obiektom. Obserwować i analizować ich zachowanie na terenie miejskim. Na teren M był mój dawny adres w New Jersey. Wpisu dokonano 3 lata temu. Gdy już sądzisz, że przeżyłeś największy horror, sytuacja się pogarsza. Jak mogłem ucieszyć ten wewnętrzny głosik mówiący mi, że powinienem się cieszyć, że teraz tym bardziej miałem prawo do zemsty za wszelką cenę. Głosik dowodził niezbicie, że byłem przeklęty. No i co sam, i co sam. Ja tu postoję. Jezus Maria, Matko Przenajświętsza. No nie. Do góry czy do góry? Co ja zrobiłem? Fuck.